Eureka. Audycja popularno-naukowa. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Moim i Państwa gościem jest teraz Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka, rzeczniczka prasowa Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, a także dziennikarka i popularyzatorka nauki. Dobry wieczór w nowym roku. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu i życzę bardzo kosmicznego roku. A podsumowanie ubiegłego roku, jeżeli chodzi o ten kosmos, nie jest sprawą łatwą, bo dla każdego nieco inne wydarzenia były kluczowe. Ale bez wątpienia bardzo ważną częścią ostatnich miesięcy były misje księżycowe. Jedne udane, inne nieco mniej. Zdecydowanie. W ogóle ten Księżyc jest w tym momencie, wydaje się, że pod względem misji kosmicznych najbardziej interesujący. Oczywiście to wszystko ma związek z programem Artemis, który wchodzi w już tą swoją decydującą fazę. W tym roku, czyli w 2024, będziemy świadkami misji Artemis II, czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie powrotu człowieka na Księżyc, ponieważ ci ludzie po raz pierwszy od czasów misji Apollo okrążą Księżyc. Poza tym będą nas czekały momenty, w których będą lądowały kolejne lądowniki. Mam nadzieję, że tym razem lądowanie się powiedzie, bo ten ubiegły rok pod tym względem był dość problematyczny. No właśnie, bo dołączyły też nowe kraje. Dołączyły nowe kraje. Mieliśmy taką wielką euforię po tym, gdy Indiom udało się wylądować na Księżycu. Dołączyły do tego niewielkiego grona krajów, którym się to udało. Mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, o Rosji, o Chinach i w tym momencie o Indiach. No niestety ta misja udało się wylądować, natomiast nie udało się uzyskać połączenia z lądownikiem. Można powiedzieć, że była ona tylko częściowo udana, ale wierzymy, że kolejne misje będą już lepsze. Natomiast ten ubiegły rok pokazał nam, że tak naprawdę to lądowanie na Księżycu wcale nie jest proste. Proszę zwrócić uwagę, Japończykom to się nie udało. Nie udało to się po raz kolejny Rosji. Japończykom z ich pierwszą prywatną misją się to nie udało. Wszyscy bardzo trzymaliśmy za nich kciuki i ci wszyscy, którzy oglądali transmisję z kontroli lotów w Japonii, gdzie wszyscy inżynierowie, osoby zaangażowane w misję przyglądały się temu, no serce pękało patrząc na nich. Musimy pamiętać, że za każdym razem, każda taka jedna misja to są dziesiątki, często setki lub tysiące osób zaangażowane w jeden projekt przez wiele lat, czasami nawet przez dekadę. I sytuacja, w której jednak misja się nie udaje, a nie oszukujmy się, cały biznes kosmiczny jest zagrożony ogromnym ryzykiem. Tam zawsze istnieje duże ryzyko, że misja się nie powiedzie. No i w tym sytuacji to się nie udało. Natomiast no, z drugiej strony można powiedzieć, że jest to też sposób trenowania. Nie uda się raz, nie uda się drugi, kolejnym razem się uda. I wierzę, że w tym roku, a w tym roku czeka nas kilka tego typu podejść, mam nadzieję, że jednak większość z nich będzie udana. A według Pani dobrze, że znowu wracamy na Księżyc, że znowu Księżyc staje się takim głównym, jakby to powiedzieć, ośrodkiem zainteresowań, nie Mars, albo może ex aequo z Marsem? Tak naprawdę to zależy wszystko od tego, co chcemy osiągnąć. W tej chwili, jeżeli zwrócimy uwagę na politykę wielkich agencji kosmicznych, tak naprawdę mówi się o tym, że my chcemy zaznaczyć obecność człowieka w kosmosie, już nie tylko misjami robotycznymi. Chcemy nauczyć się, jak możemy tworzyć habitaty pozaziemskie, w jaki sposób możemy wykorzystywać naszą rozwijaną na Ziemi technologię w kosmosie po to, by tworzyć tak naprawdę również nowe społeczeństwo. Musimy to gdzieś przetestować. Księżyc jest najbliżej. Mimo tego, że to jest jednak dość znaczna odległość, tak, bo to mówimy o 380 tysiącach kilometrów, to wciąż jest on stosunkowo blisko. Powrót z Księżyca nie będzie zajmował długo. Wycieczka na Marsa to jest pół roku w jedną stronę, pół roku powrót. Trudno jest tam testować technologię. Natomiast jeżeli chcielibyśmy stworzyć osadę na Marsie, jeżeli chcielibyśmy w ogóle wysłać tam ludzi, to te wszystkie technologie muszą być przetestowane. Nie wyobrażam sobie tego lepszego miejsca aniżeli Księżyc. Więc to wszystko, co się dzieje, jest jak najbardziej zasadne. Właśnie tworzymy gigantyczny mechanizm testowy na wielu różnych poziomach
I naprawdę jest to szalenie ekscytujące. Księżyc księżycem, ale ważny jest także Jowisz. I tutaj dochodzimy do misji JUICE. Oj tak, misja JUICE, której swój całkiem znaczny udział ma Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Profesor Hanna Rotkiel, która jest co-PI-em jednego z dużych instrumentów misji. W CBK powstawały też części drugiego instrumentu. Mówię tutaj o RPWI i SWI. Misja dla nas niesamowicie ważna i proszę mi wierzyć to, że w kwietniu przedostatni start rakiety Ariane 5 wyniósł satelitę JUICE w kierunku układu Jowisza, był dla nas gigantycznym przeżyciem. Na całe szczęście wszystkie instrumenty działają poprawnie, mamy już informacje o udanych testach. Teraz powoli czekamy oczywiście na te kolejne informacje, jakie będą się pojawiały, ponieważ no jednak sonda JUICE będzie do Jowisza leciała 8 lat. Prawdę powiedziawszy, to wcześniej do układu Jowisza doleci sonda, która dopiero w tym roku będzie wystrzelona, ponieważ w tym roku NASA strzela sondę Europa Clipper, na którą też bardzo długo czekaliśmy. W pewnym momencie, bodajże w roku 2031, ile mnie pamięć nie myli, obie sondy będą współdziałały, co znaczy, że naukowcy będą otrzymywali dane z dwóch różnych sąd. Jak się pan domyśla, będą to w takim razie bardzo różnorodne i bogate dane. Jest to pierwsza tego typu sytuacja w eksploracji kosmosu, tak naprawdę w eksploracji przede wszystkim gazowego olbrzyma, jakim jest Jowisz i całego niezwykłego układu jego księżyców. Ponieważ ja nawet nie mówiłam o tym, że jest to Jowisz i jego księżyce, tylko że jest to układ Jowisza. Gdy rozmawialiśmy o sondzie JUICE i o księżycach, jakie ma badać, cały czas to się pojawiało. Jest to układ Jowisza. Ponieważ, jeżeli zwrócimy uwagę, to tak naprawdę Jowisz, niedoszła gwiazda, stworzył wokół siebie układ podobny do układu słonecznego. Czyli ten Jowisz dalej pozostaje dla nas czymś egzotycznym, można powiedzieć. Jest to na pewno miejsce, w którym możemy się bardzo dużo dowiedzieć o tym, w jaki sposób formował się układ słoneczny. Jest to gazowy olbrzym, który podobnie jak Słońce zasysał materię, natomiast w pewnym momencie to zostało przerwane, nie doszło do jego przerodzenia się w gwiazdę. Gdyby do tego doszło, mielibyśmy dwie gwiazdy, byłby to układ podwójnych, jakich jest bardzo wiele w kosmosie. Do tego nie doszło, to zostało w jakiś sposób przerwane, dzięki czemu mamy niezwykłego wielkiego obrońcę w postaci Jowisza, który ściąga na siebie planetoidy, kosmiczny gruz, wszystko to, co może zagrażać Ziemi. No oczywiście, że nie wszystko, bo jeżeli zwrócimy uwagę na historię świata, no to wiemy, że pewna część tego kosmicznego gruzu planetoid jednak spadała na Ziemię, natomiast no, daje nam on jednak pewne poczucie bezpieczeństwa i dobrze widzieć, jak do tego wszystkiego dochodzi. A czym jeszcze rok 2023 był dla Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk? Ach, to był dla nas naprawdę fantastyczny rok i muszę powiedzieć, że też z wielką niecierpliwością czekam na ten, który właśnie się w tym momencie zaczyna. Oczywiście mówimy tutaj cały czas o JUICE, który był zdecydowanie największym sukcesem CBK w ubiegłym roku, natomiast też udało nam się wykonać taką pewną, można określić, że mrówczą pracę, ponieważ udało nam się otworzyć repozytorium danych wysokiej jakości Open Space. W tymże repozytorium znalazły się tak naprawdę może nie wszystkie, natomiast zdecydowana większość badań naukowych, patentów opracowywanych w CBK PAN, schematów technicznych urządzeń wypracowanych w instytucie, również prace doktorskie, artykuły naukowe, czyli tak naprawdę całe sedno tego, czym od ponad 45 lat zajmują się naukowcy pracujący w CBK PAN. W tym momencie jest to dostępne dla każdego, niezależnie czy jest to osoba prywatna, czy jest to instytucja, czy jest to student, któremu może to posłużyć do własnej pracy, czy też są to firmy, które na przykład chciałyby wykorzystać te dane do tworzenia własnych aplikacji. No ale ja mogę panu zdradzić taką pewną rzecz, której dowiedziałam się wczoraj, z której jestem szalenie zadowolona. We wrześniu 2024 roku startuje misja Proba 3. Proba 3 jest to taka misja wysokotechnologiczna, misja Europejskiej Agencji Kosmicznej. CBK PAN jest w nią zaangażowane tak naprawdę od około 10 lat. Celem proby jest utworzenie najdłuższego na świecie koronografu, czyli instrumentu do badania korony Słońca. My możemy coś takiego robić na Ziemi w momencie, kiedy jest zaćmienie Słońca, natomiast no, nie dochodzi do tego często, ponieważ aby badać koronę słoneczną, musimy przysłonić tarczę.
I proba 3, tworząc najdłuższy, liczący sobie dokładnie 144 metry koronograf na świecie, będzie w stanie tworzyć tego typu sztuczne zaćmienia Słońca, które pozwolą astronomom badać koronę słoneczną. Ale tak naprawdę kluczem jest, jak zamierza tego dokonać. Mówimy tutaj o dwóch satelitach. Jednym, który będzie właśnie przysłaniał tarczę słoneczną i drugim, który będzie je badał. I aby te satelity mogły utworzyć ten koronograf, one muszą lecieć w wyjątkowo precyzyjnej formacji. W pewnym momencie na swoim ruchu po orbicie będą musiały być w jednej linii i odstępstwa od tej jednej linii mogą wynosić ułamki milimetra, nie więcej. Więc jest to bardzo trudna misja. Tutaj w CBK PAN powstawał koronograf Control Box, czyli tak naprawdę komputer pokładowy umiejscowiony na głównym satelicie. Również opracowywaliśmy koło filtrów, które pozwoli badać koronę słoneczną. Także jestem szalenie podekscytowana. Państwo jako pierwsi o tym usłyszeliście. Mamy datę startu. Wrzesień 2024. A obserwuje Pani z roku na rok, no szczególnie może w ostatnim, tym minionym roku, jakiś wzrost zainteresowania kosmosem, właśnie może przez to, że tych misji, nie tylko księżycowych przecież, jest naprawdę coraz więcej. O, ja muszę panu powiedzieć, że jestem absolutnie zachwycona tym wzrostem zainteresowania kosmosem. Tutaj tym wielkim sukcesem jest to wszystko, co zrobiła przez wiele lat NASA, również popkultura, to co robi Europejska Agencja Kosmiczna, w której my jako Polacy bardzo mocno już w tym momencie działamy. A ubiegły rok przyniósł nam też informację o zwiększeniu składki Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, o zwiększeniu liczby misji, w których my Polacy będziemy brali udział, no i oczywiście o tym, że kolejny Polak, drugi Polak w historii, poleci w kosmos. I wspomnijmy jeszcze o jednej rzeczy, bo jednym z ostatnich astronomicznych wydarzeń tamtego roku było rozpoczęcie misji Psyche, która ma dotrzeć do nietypowej planetoidy o tej samej nazwie i której badania mogą przynieść nowe informacje o początkach naszego układu. Zdecydowanie misja Psyche, na którą też bardzo długo czekaliśmy. Znowu tak naprawdę powraca pytanie o początki Układu Słonecznego, o to, w jaki sposób się to wszystko tworzyło. Ale drugą częścią misji Psyche jest tak naprawdę pierwszy krok w kierunku górnictwa kosmicznego, tematu, który rozpala wyobraźnię wielu osób, ponieważ co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje, a że na tej i na tej planetoidzie są takie niezwykłe złoża, czy metali szlachetnych, czy innych surowców, które są nam bardzo potrzebne, no i my próbujemy dowiedzieć się, jak to zrobić, aby to wykorzystać. Nie jest to nic prostego, ponieważ jak pan się domyśla, no nie będziemy sprowadzać takich planetoid bogatych w złoża na Ziemię. Raczej będziemy próbowali doprowadzić do tego, by autonomiczne statki i autonomiczne górnictwo było w stanie wydobywać cenne dla nas materiały i prawdopodobnie obrabiać je na orbicie. Także jest to ogromny ruch naprzód. Coś, co może zdecydowanie zmienić w ogóle tą grę i doprowadzić do tego, że powstaną kiedyś w przyszłości kosmiczne stocznie. Z pewnością, gdy oglądał pan różne popularne filmy, nawet weźmy sobie Star Treka, widział pan stocznie orbitalne. To oczywiście wydaje się czymś absolutnie futurologicznym, natomiast tego typu misje jak Psyche, tego typu misje jak Proba 3, które właśnie mają pokazać nam, jak latać w precyzyjnej formacji, to są pierwsze kroki do stworzenia tego typu rzeczy, jak również elektrowni orbitalnych, które będą w stanie pozyskiwać energię słoneczną ponad ziemską atmosferą. A gościem magazynu Eureka była Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka, rzeczniczka prasowa Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, a także dziennikarka oraz popularyzatorka nauki. Bardzo dziękuję, gratuluję sukcesów i no życzę, żeby tych sukcesów było jak najwięcej. Dziękuję serdecznie i ja dziękuję Państwu wszystkim za zainteresowanie kosmosem i naukami kosmicznymi. Program pierwszy Polskiego Radia. A kolejna Eureka już jutro, tradycyjnie o godzinie 19.30. Ja tymczasem życzę dobrego wieczoru. Jakub Domoracki, do usłyszenia. Polskie Radio, program pierwszy, jedynka.